goni. Wracamy. Pierwszy gwizdek pana Tomasza Fronka i ruszamy. Lukli Czumburidze do Adriana Skrzypka. No, przypominamy od razu sobie, a teraz dobre już zagranie w pierwszej praktycznie akcji spotkania. To na tych zawodników tutaj najbardziej liczy Konstrakt Kiesel. Lutecki 1-0. 10. minuta. Tomasz Lutecki, Łukasz Błaszczyk przepuścił piłkę między nogami. Ale już dobre uderzenie było Kriezela też z tego stałego fragmentu gry. Tomasz Lutecki, numer 7. A więc tym razem nie uda się Łukaszowi Błaszczykowi z czystym kątem skończyć pierwszej części gry. Vitinho rzucił mu się pod nogi, ale no nic nie było. Pedrinho odpuścili za łatwo. Gładyszewski na raz, Baklanow na raz. I to jest 2-0! Rozkłada ręce! Pedrinho! Ależ to zrobił! Fenomenalnie! No 27 bramek zdobytych w sezonie ligowym. 26, przepraszam, to nie przypadek. 27-letniego Brazylijczyka. Fantastyczne uderzenie w 18 minucie spotkania. 2-0, a więc no, zapowiada się powtórkę scenariusza. Tylko w odwrotną stronę, bo wówczas w sobotę 2-0 do przerwy prowadziła ekipa Smoków. Teraz 2-0 dla gości. 20 minuta na tablicy wyników. 2-0 po pierwszej części dla ekipy Konstraktu Lubawa. Tomasz Lutecki w 10 minucie, w 18 po fantastycznej akcji Pedrinho. A my słyszymy się za kilka minut. Zupełnie inny mecz. Grają dużo dojrzalej goście. Nie dają tak tutaj wejść wciągnąć się w grę zespołu z Pniew. No Smoki mogą być rozczarowane, bo można powiedzieć, że na pewno ta pierwsza połowa w wykonaniu Smoków nie wyglądała źle. Mateusz Kostecki przy futsalówce. Adrian Skrzypek, Nukli Czumburidze, Andrii Baklanow. Baklanow na prawej nodze ma piłkę, Baklanow! Andrzej Baklanow! No chyba nic nie zapowiadało tej bramki, a jednak Łotysz trafia! A Andrzej Baklanow, a więc tak samo jak trafił w tym poprzednim spotkaniu, teraz też trafia. I mamy jeszcze tutaj emocje, 28 minuta, Baklanow poszukał dłuższego słupka bramki. No i teraz naprawdę wygląda to wszystko nawet optymistycznie dla ekipy Smoków. Że obserwuje mecz, no to wiemy, że obserwuje. Miejmy nadzieję, żeby dobre podejmował decyzje. Błaszczyk, Błaszczyk! Jeszcze raz Błaszczyk! Jest bramka! Piotr Błaszczyk! 31 minuta spotkania i wynik wraca do początku! Piotr Błaszczyk to jego druga bramka w tym sezonie w krajowym pucharze i naprawdę trzeba przyznać, że zachował się tam fantastycznie. Ja zwątpiłem, bo znowu miałem wrażenie, że ta piłka gdzieś przeszła obok Chaveza i wylądowała na tylnej siatce, a tymczasem w bramce 2-2, wracamy do początku. Grubalski, Kriezel, koniec. 2-2 w regulaminowym czasie gry. Tomasz Lutecki w 10 minucie, w 18 Pedrinho, w drugiej połowie strzelali tylko gospodarze. Piotr Błaszczyk w 28 najpierw, Andrii Baklanow w 31. Piotr Błaszczyk, znamy już wszystkich trzech, oprócz jednego, półfinalistów Pucharu Polski. Tutaj czekamy na tego ostatniego. Piast Gliwice, Lirek Schorzów, LSS Lemborg i albo Konstrakt Lubawa, albo Red Dragon Gniewy. Błaszczyk, długie zagranie do Kosteckiego! Mateusz Kostecki! Mateusz Kostecki, 3-2! Czwarta bramka Kosteckiego! Błażej Polski! Firmowe zagranie, można powiedzieć, Smoków z Pniew. Dłuższe zagranie Łukasza Błaszczyka.
I fantastycznie głową rozegrał to Mateusz Kostecki. No idealnie pokonał Imanola Chaveza. Lepiej zrobić się tego nie dało. Kriezel. Lud Piórkowski, Kriezel. Grubalski gdzieś tam na długim słupku. Skrzypek. Adrian Skrzypek! 4-2! Tego awansu już im nikt nie zabierze! Powtarzają wynik sezonu 2008-2017-18! Ogromny smutek na ławce Konstraktu Lubawa. Prowadzili 2-0 na pół minuty przed końcem meczu, przegrywają 4-2. Co za fantastyczny comeback zespołu Łukasza Freitaga. Za to kochamy futsal. Grubalski jeszcze, ale ta piłka grzęźnie, 22 sekundy. Oni już sobie nie dadzą wydrzeć tego awansu. Konstrakt kontrolował to spotkanie. Wydawało się, że wszystko... No tutaj, że ten wynik dowiozą do końca. I zobaczmy! 5-2! Patryk Koły! I to będzie kołyska! Co za końcówka meczu! Wielkie brawa, Patryk Koły! Konstrakt na kolanach! A to jednak Piotr Błaszczyk, a więc no już mamy radość na ławce zespołu Red Dragons Pniewy. 4, 3, 2, 1, koniec! Koniec meczu! Półfinalista, ostatni półfinalistą tegorocznej edycji Pucharu Polski, Red Dragons Pniewy!